Panie i panowie, nadjeżdża Łucja. Jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. To 100-hektarowe gospodarstwo, te ule, te lasy. Ten ubiór zakładają kobiety, które należą do łowiectwa, chodzą na polowania, więc może go trochę zaskoczę. Czekam, aż mi otworzy drzwi do samochodu. Witam. Dzień dobry, cześć. No, cześć. To jest Diana. Tam. Zauważyłam iskierki w oczach na ten strój i było witacie Diana i w ogóle. Diana jak na stroju myśliwskim, tylko na polowanie, tylko tak gdzieś zabrać. No myślę, wiesz, że mnie zabrać, w końcu zabierzesz, nie? No na polowanie, no czemu nie? Teraz to już no, chyba bardzo... nie odmówisz, nie? No nie, nie, no, no już z przyjemnością. Przyjechała tak wystrojona, jako Diana mówi, jako tamta myśliwy. To ja mam dużo rzeczy i tak? Masz dwa pokoje dla mnie, czy... A chcesz? No to no, nie. I jeszcze łazienka chyba rozczarowana. Podejrzewam, żeby chciała jakiś może wygód. No sama osobno, osobna ubikacja, osobna łazienka, wszystko. No to trzeba tutaj jakiś apartament mieć. No cześć. Bardzo byłam zaskoczona. Myślałam, że jednak będziemy osobno, no ale... Czy gdzieś takie małe pomieszczenie, żeby jeszcze jakieś torby dać czy coś? No tu się zmieści. W sumie to bym jakoś musiał tą służbę zatrudniać, żeby to utrzymać. Takie wymagania, jak ona tam mówiła. Trzy by było fajnie. Jedna mówię, to by gotowała, druga by sprzątała, trzecia by tam... By na ciebie czekała. Brała, czy coś, tak. No. A ja bym się czuł... Jak król. Jak w haremie. Żeby sobie nie myślał, że będzie chciał trzy.